Kapryśne były losy sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Tylko najstarszy i najmłodszy żyli długo i zasiadali na tronach. Jeszcze za życia Kazimierza najstarszy syn, Władysław, objął tron Czech i Węgier. Po śmierci Kazimierza rządził Polską niespełna 9 lat Jan Olbracht i wsławił się klęską podczas wyprawy na Wołoszczyznę. Za króla Olbrachta wyginęła szlachta, ukuto powiedzenie. Kronikarz napisał o nim: był dowcipny, śmiały, wielgomyślny, ale się fortuna z nim nieprzyjacielsko obchodziła. Zmarł w Toruniu w 1501 roku w stanie kawalerskim, mając 42 lata. Dalszych 5 lat panował Aleksander Jagiellończyk. Był rozrzutny i zastawiał kolejno dochody tak, że kiedy umarł, nie bardzo było co zastawiać, a dwór niekiedy i żywność brał na kredyt. Wtedy to w roku 1506 zaczęło się 42-letnie panowanie Zygmunta, zwanego później Starym. Panowanie Zygmunta I to nieomal 1/4 całej epoki jagiellońskiej. Ze wszystkich braci on jeden dożył średniego wieku, nie mając korony, mitry, ani purpury kardynalskiej. Był księciem ze skąpymi środkami utrzymania, a o grosze w kasie olbrzymiego państwa coraz trudniej. W roku 1509, a więc w trzecim roku panowania Zygmunta, nowy podskarbi, Andrzej Kościelecki, zastał w kasie 61 zł. W ciągu pierwszej połowy swego panowania, co roku w dniu 24 czerwca, król opuszczał swój piękny zamek na Wawelu i jechał ulicą Grodzką aż na rynek, by odwiedzić jednego ze swych poddanych. Mieszkał tu Jan Bonner, obywatel miasta Krakowa, i w tym właśnie dniu obchodził imieniny. Bonnerów sprowadzili do Krakowa Betmanowie, potężny ród mieszczan krakowskich, wywodzący się z miasta Wizenburg w Alzacji, skąd wiele rodzin za Jagiellończyka do Polski emigruje. W roku 1491 Jan Bonner stoi na czele spółki finansowej i handlowej. Spółka prowadzi po pierwsze import towarów, po drugie pożycza pieniądze. Gdy w 1506 roku Zygmunt zostaje królem, Bonner staje się jego wyłącznym dostawcą wszystkich bez wyjątku towarów. Od szyb szklanych do okien na Wawelu importowanych z Wenecji, po sukno i pieprz. Jeszcze przed koronacją winien mu był król 7000 florenów. W rok przed śmiercią dług wynosił 138 tysięcy. Zakres interesów finansowych Bonnera z królem Zygmuntem był olbrzymi. Zaczęło się od problemów rodzinnych. Bonner finansował oba małżeństwa króla. Najpierw z Barbarą Zapolią, a po jej śmierci z Boną de Domo Sforza. Ale przedtem jeszcze Zygmunt młody, a nie stary, kochał Kasię Telniczankę. Trzeba jej było kupić kamienicę na rynku, wyposażyć i ulokować dzieci z nieprawego łoża. Wszystko załatwiał zawsze niezastąpiony Bonner. Bonner zrobił jeszcze jedną ważną rzecz. Podzielił skarb Polski na dwa. Skarb królewski i pospolity, czyli państwowy. Pierwszy miał mieć dochody stałe z dzierżaw majątków królewskich, z żub solnych oraz z ceł. Drugi skarb, pospolity, oparty był na podatku łanowym, uchwalanym przez Sejm. Podatek łanowy płacili tylko chłopi.
Rzecz ciekawa. Bonner, który fundował piękną kaplicę w kościele Panny Marii na rynku, nie ma tam swojego grobowca. Pochowano tu jego bratanka Seweryna, który dopełnił kariery wuja, wchodząc w szeregi arystokracji. Jan Bonner zmarł we Wrocławiu i tam jest pochowany. Przez całe życie łączyły go, tak jak i cały polski handel, bliskie stosunki z Wrocławiem. Ten dzwon to także zasługa Bonnera. To słynny dzwon Zygmunta, największy w Polsce. Zabrzmiał po raz pierwszy 13 lipca 1521 roku, gdy zawarto czteroletni rozejm w wojnie z Prusami, którą Bonner finansowo wspierał. Ośmiotonowy dzwon uczcił łacińskim epigramem sekretarz królewski i nadworny poeta Andrzej Krzycki. Jeśli ci się, wędrowcze, zdam zbyt wielkim dzwonem, to czyż małością grzeszy coś z Zygmunta dzieł? Pochwała dla króla była w pełni uzasadniona. Zygmunt I był istotnie inicjatorem wielkich dzieł, najwybitniejszym protektorem architektury w Polsce XVI wieku. A jego zamiłowania artystyczne promieniowały przykładem na otoczenie. Dzięki Zygmuntowi powstało jedno z pierwszych znanych dzieł renesansu w Polsce, oprawa nagrobka Jana Olbrachta w katedrze wawelskiej. Franciszek Florentczyk, autor tego dzieła, podjął też, zaraz po wstąpieniu Zygmunta na tron, renesansową przebudowę zamku wawelskiego, która rozciągnęła się na 30 lat. Umierając w Krakowie w 1516 roku, Florentczyk pozostawił po sobie północne i zachodnie skrzydło rezydencji oraz rozpoczętą arkadową kolumnadę wokół czworobocznego dziedzińca. Jedno z największych tego rodzaju założeń architektonicznych w Europie Północnej. Miejsce Florentczyka zajął przybyły z Florencji Bartolomeo Beretti. Sztuka włoska musiała fascynować swoim pięknem i niezwykłością, chociaż była obca miejscowej tradycji. Rozpowszechniała się jednak dzięki zamiłowaniu króla i stawała się modna w jego otoczeniu. Nie oznaczało to bynajmniej zmierzchu gotyku, który żywo rozwijał się w cieniu nowej sztuki. Zwłaszcza w budownictwie kościelnym. Jednym z największych dzieł renesansu w Polsce, a jednocześnie najwybitniejszym dziełem Berecciego i zarazem najwspanialszym pomnikiem Zygmunta I jest Kaplica Zygmuntowska. Prawdopodobnie już w roku 1517 zaczęto burzyć przy katedrze wawelskiej gotycką kaplicę w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, a na jej miejsce Berecci zaczął wznosić dwa lata później budowlę kopułową Królewskie Mauzoleum. Być nie zdumiała, gościu, ozdobność kaplicy tej oto, czy też rzeźb jej filiaszowy kunszt. Wiedz, że ją stawiał Zygmunt, co także wzniósł zamek. Lecz to dzieło wspanialsze i słusznie jest tak. Niech nikt nie sądzi, że gmach budując doczesny, wiecznego przebywania zlekceważył dom. Tak pisał w wierszu wyrytym w marmurze ściany kaplicy wspomniany już poeta Andrzej Krzycki. Do wybitnych budowniczych w służbie Zygmunta I należał też Benedykt zwany Sandomierzaninem. Pochodził ze Słowacji, choć był prawdopodobnie Niemcem. Przez 8 lat kierował robotami murarskimi przy budowie zamku wawelskiego i jego fortyfikacji. Oryginalnym dziełem Sandomierzanina był pałac w formie wieży w Piotrkowie Trybunalskim.
owej epoce artyści żyli przede wszystkim z robót użytkowych. Budowali kamienice, prowadzili przedsiębiorstwa dostawy materiałów budowlanych. Granica między artystą a rzemieślnikiem była zatarta. Obaj należeli zazwyczaj do cechu. Wśród mistrzów renesansowych zaczęło się już kształtować poczucie własnej wartości i odrębności artystycznej, a co za tym idzie, chęć utrwalania autorstwa swoich dzieł. I tak na przykład Berecci umieścił swoje nazwisko w latarni wieńczącej kopułę kaplicy Zygmuntowskiej. Wnętrza zamku wawelskiego ozdobiły kasetonowe stropy w sali poselskiej wypełnione słynnymi głowami oraz polichromowane fryzy. Malowidła wawelskie były między innymi dziełem Hansa Dürera, brata wielkiego Norymberczyka Albrechta. Kontakty ze sztuką południowych Niemiec, zwłaszcza Norymbergi, nawiązał Zygmunt I przez Jana Bonnera. Warto dodać, że Hans Dürer był także jednym z portrecistów króla. Król Zygmunt, rozmiłowany w klejnotach, ozdobach i pięknej zastawie stołowej, miał też na swoich usługach znakomitych złotników. Andrzeja Dürera, drugiego obok Hansa, brata Albrechta, Macieja Stwosza, brata słynnego Wita, oraz znakomitego Marcina Marcińca. Wśród krakowskich złotników sporo też było wówczas Włochów i Węgrów, a nawet jeden Szkot, Józef Fox. Meble do zamku wawelskiego, sprowadzane z Włoch lub wykonywane w Krakowie, miały obok użytkowego i artystyczny walor. Rzeźbione, intarsjowane stoły, skrzynie i kredensy, krzesła kryte tkaniną lub wytłaczane złoconą skórą dopełniały blasku renesansowej rezydencji. Księżniczka Bona z rodu Sforców przybyła do Krakowa w kwietniu 1518 roku. Przybyła jako żona Zygmunta I, bowiem zaślubiny per procura odbyły się w grudniu roku poprzedniego we Włoszech. Przyjechała do nas przedstawicielka najlepszej szkoły europejskiej dyplomacji. Zasadnicze obowiązki monarchini spełniała Bona wzorowo. Pierwsze dziecko, córka Izabela, przyszła na świat co do dnia w 9 miesięcy po pierwszym spotkaniu małżonków w Krakowie. W niedługi czas później Sejm i Senat zaczęły w sprawach państwa zwracać się do królowej. 1 sierpnia 1520 roku przyszedł na świat Zygmunt August, ostatni z Jagiellonów. Bona szybko zyskała decydujący wpływ na męża w sprawach politycznych. Była zwolenniczką polityki dynastycznej. Wytrwale zmierzała do powiększania władzy królewskiej oraz do odbudowy samego fundamentu wszelkiej rzeczywistej polityki, skarbu monarszego,
Osobisty majątek rodziny królewskiej miał stanowić punkt oparcia dla dalszych poczynań. Powiększała go, wykupując z rąk magnatów włości państwowe dzierżone przez nich tytułem zastawu. W ziemi bielskiej szlachta i mieszczanie urządzili składkę pieniężną, by ułatwić Bonie spłacenie możnego rodu gasztołdów. Fakt nie wymagający komentarzy. Objęte przez królową dobra natychmiast wstępowały w okres rozwoju. Bona wszechstronnie dbała o ich kulturę, wprowadzała nowe rodzaje upraw, zwłaszcza warzyw. Jednocześnie troszczyła się o rozwój architektoniczny i estetykę miast, o higienę w osiedlach. Budowała kościoły, wtrącała się do drobiazgów. Rajcom grodzieńskim kazała na przykład sprowadzić nareszcie zegarmistrza, który by naprawił od dawna popsuty czasomierz. Godne zastanowienia, w jakiej postaci przeszedł do historii pewien wypadek, jaki zdarzył się w 1527 roku. Potomność zapamiętała tylko to, co uczynił wtedy sławny Stańczyk. Najzupełniej zapominając o katastrofie, jaka spotkała dynastię. Król wyprawił w Niepołomicach łowy, gdzie miał niedźwiedzia nad obyczaj wielkiego, którego z Litwy przywieziono w skrzyni. Wypuszczony zwierz rozgniewał się i natarł na ludzi. Po drodze przewrócił wraz z koniem Stańczyka, który umykał ile sił w nogach. Toż to nie niedźwiedź litewski, a sam zły. Przez niego fujarkę zgubiłem. Było z fujarką na polowanie nie chodzić. A począłeś sobie, Stańczyku, jak błazen, żeś przed niedźwiedziem uciekał. Ja? O, wa! Większy ten błazen, co niedźwiedzia w skrzyni chowa, a puszcza go na swoją szkodę. O. Kto wie, o czym myślał rozumny błazen. Cała sprawa odbyła się zaledwie w 2 lata po hołdzie pruskim. Wielu uznało, że słowa te roztropny błazen wypowiedział pod adresem króla, który nie zdyskontował zwycięstwa nad księciem Prus, Albrechtem. Najjaśniejszą panią koń rzucił. Marszałek Mita przy niej. Tu idą. Poczty Boże. Toż ona. Prędko z nożami w las. Wyjdź naprzeciw. Przed niedźwiedziem uciekała i ciężarna królowa. Spadła z konia i poroniła dziecko płci męskiej, które żyło tyle, ile było czasu na chrzest i nadanie imienia Olbrachta. Nikt wtedy nie mógł przewidzieć, że 7-letni wówczas Zygmunt okaże się ostatnim z rodu. W 2 lata po nieszczęsnych łowach 9-letni już Zygmunt August został uznany i ogłoszony wielkim księciem Litwy, wchodząc tym samym na przetartą przez poprzedników drogę do tronu polskiego. Zawdzięczał to przede wszystkim matce, królowej Bonie. Posługi sprawiedliwości, abyś kochał słuszność i miał w nienawiści nieprawość. Niech cię błogosławi i strzeże Bóg, który cię ustanowił królem nad narodem, aby ci dawał pomyślność w życiu doczesnym i uczynił cię uczestnikiem wiecznego szczęścia. W grudniu 1529 roku stała się rzecz dotychczas niepraktykowana. Sejm Piotrkowski obrał go królem za życia i rządów ojca. 10 lutego 1530 roku odbyła się na Wawelu koronacja. Przez dalszych 18 lat miała Polska posiadać 2 władców i od tej chwili królowi ojcu zaczęto nadawać przydomek Stary. Koronacji dopełnił sędziwy prymas Jan Łaski, którego wcale nie ucieszył sukces dworu. Przywódca ruchu zmierzającego do egzekucji praw złożył świadectwo kultury politycznej. Co innego krytykować, co innego wykonywać zapadłą decyzję. Z inicjatywy Łaskiego sporządzono zbiór statutów i przywilejów, tak zwany Statut Łaskiego, wydrukowany w roku 1506. Przemieszkuje nad Łyną uczony mąż, który szybki ruch księżyca i łudzące ruchy słońca, jako też ruchy gwiazd błędnych, zdumiewające dzieło Stwórcy, umie objaśnić na godnych podziwu zasadach. Wawrzyniec Rabe, zwany Corvinus, autor tego cytatu, pisarz miejski z Wrocławia,
jeden z pierwszych głosicieli humanizmu, odwiedził w 1508 roku Warnię. Ułożył wiersz, który dotyczył rzecz jasna Mikołaja Kopernika. Kopernik przebywał w Lidzbarku w tym samym czasie, w latach 1504-1512, jako sekretarz swego wuja biskupa Łukasza Wacenrode. Wtedy właśnie napisał po łacinie dzieło tak zwane Commentariolus, noszące w polskim przekładzie tytuł Komentarzyk o hipotezach ruchów niebieskich. Tłumacz polski Birkenmeier nazwał je zwięźle zarysem nowego mechanizmu świata. W dziele swym Kopernik zaatakował teorię Ptolemeusza, że Ziemia jest centralnym punktem wszechświata. Do dzisiaj świetnie zachowane mury warowni biskupiej w Lidzbarku mieściły więc pracownię, w której dojrzewała jedna z największych, a z pewnością najśmielszych myśli ludzkości. Urodzony w Toruniu w 1473 roku Mikołaj Kopernik studiował kolejno w Krakowie, Bolonii, Padwie i Ferrarze. Pomysł nowej heliocentrycznej teorii przyszedł pewnie w Rzymie w roku 1500 lub 1501. Praca nad nią odbywała się już w kraju, w Lidzbarku Warmińskim, a zwłaszcza we Fromborku. Kopernik pisał wyłącznie po łacinie. Poglądami swymi dzielił się początkowo tylko z przyjaciółmi, ale i tak wieści o nowej teorii rozchodziły się po Europie. Na ogół bulwersowała i siała zgorszenie. Norymberga kazała wybić specjalną monetę wyszydzającą uczonego, a Luther grzmiał: ten błazen chce wywrócić całą sztukę astronomii. Jost Ludwik Decius był pierwszym w Polsce obok Kopernika autorem traktatów ekonomicznych. Kopernik był pionierem. Już w roku 1519 przedłożył na sejmiku grudziąckim swój sławny memoriał o zasadach bicia monet. Decius opracował analogiczny memoriał 6 lat później i przedłożył go królowi i senatowi polskiemu. Decius, mianowany przez króla dyrektorem zreformowanej mennicy w Toruniu, sprowadził z Krakowa fachowców, którzy pod kierownictwem znakomitego medaliera Macieja Schillinga bili złotą monetę. Podkrakowska siedziba Decjusza w Woli Justowskiej gromadziła intelektualne grono poetów, uczonych, polityków, do którego należeli Klemens Janicki, kanclerz Szydłowiecki, biskup Drzewicki, Łascy, Tenczyńscy, a także wybitni przybysze z Włoch, Anglii, Szwajcarii. W roku 1517 rektor Uniwersytetu Krakowskiego Maciej Zmiechowa, znany jako historyk, lecz również lekarz i astrolog, wydał kapitalne dzieło z zakresu geografii. Jego traktat o dwóch Sarmacjach, azjatyckiej i europejskiej, miał w XVI wieku 11 wydań. Został przetłumaczony na język holenderski, niemiecki, włoski i na polski, bo oryginał był łaciński. Maciej Zmiechowa pierwszy przyniósł światu naukowo ugruntowaną wiedzę o geografii i etnografii Europy Wschodniej. Niezmiernie interesująca jest także postać poety, dyplomaty, mecenasa nauki i sztuki, wielkiego podróżnika, w młodości członka bractwa oźralców i opilców, a u schyłku życia przykładnego biskupa Jana Dantyszka. Stolica biskupia Lidzbark była pod rządami Dantyszka siedzibą nauki i sztuki. Założona przez Dantyszka biblioteka zawierała jeden z najcenniejszych księgozbiorów, a globusy, mapy, kolekcja instrumentów astronomicznych i kunsztownych zegarów dopełniały intelektualnej atmosfery biskupiej rezydencji. Niezbyt chętny nowinom był niestety Uniwersytet Krakowski. Po roku 1525 zaczyna się zmierzch jego świetności.
profesorowie akademii trwali w świecie zainteresowań dawnych, scholastycznych, gdy czasy wymagały wiedzy nowej, bliższej życiu. W XVI wieku młodzi Polacy coraz częściej udają się na południe i zachód w poszukiwaniu nauki. Kraków uważali za wstęp do niej. Kraj nie szedł w ślady swojej akademii i przyjmował nowiny najświeższe, a nawet burzycielskie. Widać to dokładnie z dat i faktów. 31 października 1517 roku na drzwiach kościoła uniwersyteckiego w Wittenberdze ukazała się kartka zawierająca 95 twierdzeń wymierzonych przeciwko katolickiej nauce o odpustach. Przybił ją dr Marcin Luther. Zerwanie Marcina Lutra z kościołem nastąpiło w roku 1519. A już w następnym ukazały się w Polsce dwa dekrety królewskie zabraniające sprowadzania jego dzieł. Nieposłusznym groziło wygnanie i konfiskata mienia. Dalsze zakazy sypały się jeden po drugim, zapowiadały nawet karę stosu. Wprowadzono cenzurę wszelkich druków. W stolicy ustanowiono komisję, której przysługiwało prawo rewidowania mieszkań prywatnych. W diecezjach powołano inkwizytorów. W 1525 roku zbuntował się Gdańsk. Król zareagował wyjątkowo ostro. Przywódców rebelii ścięto. Działania Zygmunta zaszkodziły polskości Gdańska. Przywróciły władzę patrycjatowi, który był czysto niemiecki. Polaków nie było na gdańskich szczytach, za to nie brakowało ich na dole. Dzieje rewolty gdańskiej źle wróżyły w ogólnym politycznym wyniku ruchu reformacyjnego w Polsce. Polska XVI wieku to kraj pełen fermentu i zbawiennych napięć społecznych. Zamożny, gotów przyjąć każdą nowość lub sam ją stworzyć. Ożywienie następuje w gospodarce i przemyśle. Duże znaczenie miało hutnictwo żelaza. Masowo zakładano kuźnice, czyli zakłady jednoczące wszystkie hutnicze, walcownicze i warsztatowe czynności. W samej Koronie powstało ponad 200 kuźnic. Najwięcej w Zagłębiu Staropolskim, w Górach Świętokrzyskich i w okręgu krakowsko-częstochowskim. Wprowadzano w nich mechanizację cięższych prac. Kierowane były przez specjalistów, a zatrudniały robotników najemnych. Pomyślnie rozwijały się miasta, stale przybywało nowych. Wzrastało ich bogactwo, rozwijało się rzemiosło, handel. Świetność przeżywa nie tylko Kraków, ale i inne miasta, zwłaszcza te położone wzdłuż szlaków wodnych. Na wsiach warunki bytowania chłopów nie były na ogół złe, ale ich prawne położenie pogarszało się wyraźnie. Sejmy uchwalały postanowienia ograniczające chłopską wolność. Katastrofalny okazał się rok 1518, kiedy Zygmunt I wydał orzeczenie, iż nie chce wdawać się w spory między wsią a ziemiaństwem, czyli że rezygnuje ze swej władzy sądowej nad chłopem. Chłop tracił, a buntował się słabo. Bywały wystąpienia, nawet gwałtowne i krwawe. Brakowało jednak takich masowych poruszeń, jak w Niemczech czy na Węgrzech. Pierwsze zdania polskie, jakie pojawiły się w druku, wyszły spod wrocławskiej prasy Kaspra Eliana. Wydane tu w roku 1475, Synodalia Statua Episcoporum Vratislavensium, uzupełnione zostały polskim tekstem Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i Wierzę w Boga. Historię nieprzerwaną polskiego drukarstwa rozpoczyna jednak rok 1503, kiedy to do Krakowa przybył z Mecu Kasper Hochweder i założył drukarnię. Dwa lata później przejętą przez Jana Hallera. Z warsztatu tego w roku 1506 wyszedł wspomniany już Statut Łaskiego, poprzedzony hymnem Bogu Rodzica, wydrukowanym tu po raz pierwszy.
Drukarnia Hallera na pewien czas zmonopolizowała przedsięwzięcia wydawnicze. Przede wszystkim miała przywilej zaopatrywania duchowieństwa polskiego w druki liturgiczne. Pracowała też na rzecz Akademii Krakowskiej. Monopol Hallera nie trwał jednak długo. W 1510 roku założył drukarnię Florian Ungler. Tu właśnie drukował Paweł Skrostna panegiryk na ślub Zygmunta I z Barbarą Zapolią. I tutaj ukazała się w roku 1513 pierwsza książka w całości wydana po polsku, Raj duszny Biernata z Lublina. Florian Ungler, upominając się o prawa języka ojczystego, ostrzegał, iż przez obcy język pod czasem w obce ręce państwa przechodziły. W tym momencie należy powiedzieć kilka słów o Erazmie z Rotterdamu. Kontakty Polaków z Erazmem, zarówno osobiste, jak i korespondencyjne, dowodzą żywego zainteresowania osobą Erazma i doceniania roli, jaką jego działalność i twórczość miały odegrać. Dzieła Erazma znane były w Polsce z wydań łacińskich lub tłumaczeń. Uczyły postawy tolerancji i umiejętności w dążeniu do prawdy. Korespondował z Erazmem Ludwik Decius. Cenił Erazm Andrzeja Krzyckiego i Jana Dantyszka. Bliskie stosunki łączyły go z rodziną Łaskich, a szczególnie z Janem Łaskim Młodszym. Łaski studiował u Rotterdamczyka w Bazylei i tam zakupił wspaniałą bibliotekę Erazma, pozostawiając mu ją w dożywotnie użytkowanie. Wybitnemu dziełu Erazma o języku utorował drogę w Polsce kanclerz Szydłowiecki. Znamienne, że w kulcie Erazma, przygotowaniu polskiego erazmianizmu, spotkały się różne środowiska i różne osobowości. Z biegiem lat król Zygmunt Stary stawał się coraz bardziej uległy i coraz mniej zdolny do samodzielnych decyzji. Jak pisał poeta dworski Andrzej Krzycki, król zrobi wszystko, czego chcą ważni senatorowie. Kanclerz Szydłowiecki, Piotr Tomicki i inni bliscy królowi dygnitarze przejęli od króla rzecz bardzo cenną – chęć sprawowania artystycznego mecenatu. Szydłowiecki był bodaj pierwszym wśród dostojników świeckich tak gorącym miłośnikiem książki zdobionej artystycznie. Na jego dworze tworzył mistrz ówczesnej polskiej miniatury, utalentowany cysterz spod krakowskiej mogiły Stanisław Samostrzelnik. Od roku 1511 był on kapelanem i malarzem nadwornym Szydłowieckiego. Obok miniatury uprawiał Samostrzelnik malarstwo ścienne i sztalugowe. Dziełem Samostrzelnika był Przywilej Opatowski oraz ilustracje w Księdze Rodu Szydłowieckich. Ilustrował także mszał Erazma Ciołka oraz wspaniały ewangelistarz biskupa Tomickiego. Służył Samostrzelnik swoją sztuką i dworowi królewskiemu. Ilustrował między innymi modlitewniki Zygmunta Starego i królowej Bony. Zgodnie z modą epoki, kanclerz Szydłowiecki już za życia zamówił sobie nagrobek w romańskiej kolegiacie w Opatowie. Dwie brązowe płyty, ojca i rocznego syna, już po śmierci kanclerza zestawione, stały się fragmentem wspaniałego pomnika nagrobnego. Na cokole pomnika roztoczyła się reliefowa kompozycja, tak zwany Lament Opatowski, obejmująca 41 postaci lamentujących po zgonie kanclerza. Jest to cały teatr polityczny epoki. Dostojnicy, mieszczanie, kupcy ormiańscy, patrycjusze, szlachta, duchowni, uczeni, grupa dworzan o włoskim typie i we włoskich strojach. Autorstwo pomnika nie jest ustalone. Przypisuje się je Ciniemu lub Janowi Marii Padowanu. Skoro wspomnieliśmy o mistrzu Stanisławie Samostrzelniku, to nie możemy nie powiedzieć o dwóch wybitnych dziełach miniaturskich tego okresu. W pierwszym dziesięcioleciu XVI wieku
opuszcza główną krakowską pracownię miniaturską, kodeks Baltazara Behema i graduał Jana Olbrachta. Tak zwany kodeks Behema jest zbiorem przywilejów i statutów miasta Krakowa oraz ustaw cechów krakowskich rzemieślników. Zawarte w nim miniatury są realistycznym odbiciem pracy rzemieślników i zajęć mieszczan. Wnikliwa obserwacja zachowań, uczuć, zdarzeń jest wyrazem nowego stosunku do człowieka i otaczającej rzeczywistości. Nazwisko twórcy miniatur nie jest znane. Prawdopodobnie pracował on z całym zespołem iluminatorów. Nie znamy żadnego malarza włoskiego przybyłego do Polski i działającego tu w pierwszej połowie XVI wieku. W przeciwieństwie do rzeźby i architektury, w malarstwie nie zaistniał nurt włoski. Śledzić tu możemy natomiast powolną przemianę gotyku w renesans o lokalnym, środkowoeuropejskim obliczu. W Krakowie pracuje dla tamtejszego mieszczeństwa wybitny przedstawiciel wczesnorenesansowego malarstwa niemieckiego Hans Zis z Kulmbachu. Jego dziełem jest między innymi poliptyk z legendą o świętej Katarzynie w kościele mariackim. Dla biskupa Konarskiego pracuje inny Niemiec, Michał Lenz z Kitzingen. Jego wpływ daje się odnaleźć w wybitnym dziele anonimowego twórcy tryptyku z legendy o świętym Stanisławie dla kościoła w Kobylinie. Pojawia się tematyka mitologiczna i alegoryczna. Przykładem mogą być fryzy w sypialni króla Zygmunta oraz w salach poselskiej i turniejowej. Autorami ich są Hans Dürer i Antoni z Wrocławia. Pojawia się także zainteresowanie tematyką historyczną. Choć obecność gotyku jest jeszcze bardzo silna, to coraz wyraźniej widać elementy nowego stylu. Można to zauważyć w dążeniu do portretowości, do rodzajowości ujęcia postaci i scen, w realistycznym przedstawianiu tła, w nowym poczuciu przestrzeni, w konturze o płynnym biegu i w formach bardziej plastycznych, w dążeniu do zwartości kompozycji, a także w nagromadzeniu detalu i nowej ornamentyki. Za wyraz nowej epoki trzeba uznać przede wszystkim portret, który ostatecznie kształtuje się jako samodzielny rodzaj malarstwa. W wizerunku Zygmunta Starego, czy też biskupa Piotra Tomickiego, domniemanym dziele samostrzelnika, zaznacza się nie tylko nowy temat, ale i nowe malarskie widzenie. Renesans przypada w Polsce na stulecie, w którym zjednoczone już państwo, potężne i rozkwitające, kształtuje formy społecznego sposobu istnienia. Autor Polski Jagiellonów, publicysta Paweł Jasienica, zauważa, że istotne dla wieku XVI było, iż był to wiek otwartych możliwości, wiek inicjatywy i rozbudzonego indywidualizmu. Stare instytucje znalazły się w stanie rozkładu, nowe się formowały. Indywidualizm renesansowy skłaniał do wielkiej dysputy. Była to wszakże dysputa o odpowiedzialności społecznej.
Powstała elita intelektualna, a zarazem rozszerzył się zasięg kultury umysłowej. Kultura Polski stawała się kulturą narodową, nie przestając być kulturą uniwersalną. Literatura była europejska właśnie dlatego, że była narodowa. Polacy brali od Europy religię, język humanistycznej łaciny, koncepcję najlepszego urządzenia państwa i wzorce osobowe. Dawali jednocześnie Europie rezultaty własnych doświadczeń. Niech za przykład posłuży Modrzewski. Rozważał sposoby naprawy Rzeczypospolitej i dlatego, a nie mimo to, jego dzieło zdobyło sławę europejską. Boże, korono Twoich wiernych, pobłogosław tę ozdobną koronę. Rok 1543 to niezwykła data w dziejach Polski. W maju młody król Zygmunt August wstępował w związki małżeńskie z Elżbietą Habsburg, córką cesarza Ferdynanda. Królowa Bona nie zdołała zapobiec temu mariażowi, ani przeprowadzić własnego planu, ożenić syna z królewną Francji. Tego roku Mikołaj Rej z Nagłowic wydaje drukiem krótką rozprawę między panem, wójtem a plebanem. Tego też roku wychodzi drukiem dzieło Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Rok 1543 to symbol całej epoki jagiellońskiej. Niebywała świetność zewnętrzna przy coraz bardziej pogmatwanym położeniu politycznym. W sprawach kultury rzeczy wielkie. Miły panie, my prostacy, a cóż wiemy, nieboracy, to mamy za wszystko zdrowie, co on nam w kazanie powie. Iż gdy wydam dziesięcinę, bych był na gorszy, nie zginę, a dam li dobrą kolędę, sześć nogami w niebie będę. Albo gdy w obiad przybierze, a kukla na stole leży, to ją wnet z stołu ogoli, a mnie kęs posypie soli, potem mnie pokropi wodą, to już z Bogiem idę. Zgodą. Bo się już więc tam łomi chrust, kiedy się zejdą na odpust. Ko ksiądz w kościele woła wrzeszczy, na cmentarzu beczka trzeszczy. Jeden potrząsa kobiałką, drugi bębnem, a piszczałką. Trzeci wyciągając szyję woła do kantora pije. Kury wrzeszczą, świnie kwiczą. Na ołtarzu jajca liczą. Wieręśmy odpust dostali i żechmy się napiskali. A tknisz jedno świeckich urzędów. Jest li tam nie więcej błędów? A ze sta z was jeden siędzie takim kształtem na urzędzie, aby jedno prawdę mnożył, a swe pożytki odłożył. Ale gdyby nie pamiętne i sędzić też nic niechętne. Ale więc nie szkoda pracej, kiedy już kto pewien płacej. Bo ujrzysz one proroki, kiedy już odsądzą roki. Sporo im więc młyny mielą, kiedy się pamiętnym dzielą. A bardzo to łowne pole. Sporzej młócić niż w stodole, choć sieć leda jako stanie, jednak wszty co przypadnie na nie. Sarna, zając, sobul liszka i kuna jej towarzyszka, chociaż żadny pies nie goni, przecie jej być jednak w toni. Nie znamy daty debiutu Mikołaja Reja. Gdy w Krakowie wyszła drukiem krótka rozprawa,
Rej, człowiek wówczas 38-letni, miał już zapewne pewien dorobek literacki. Wbrew ścisłej prawdzie, lecz może i słusznie, zwykło się dawać Rejowi pierwszeństwo przed Biernatem z Dublina we wprowadzeniu rodzimego języka do literatury. Tym razem bowiem wchodził w grę nie przekład, lecz dzieło na wskroś oryginalne. Problemy poruszane w rozprawie przez trzech powiedaczy i personifikowaną Rzeczypospolitą układają się w listę spraw w owym czasie najbardziej aktualnych, polityczno-ustrojowych, religijnych i obyczajowych. Problemy te są tak konkretne, związek z historyczną rzeczywistością tak ścisły, że mimo licznych studiów na ten temat trudno zrozumieć wszystkie napomknienia i aluzje. Walcząc o prawa mowy ojczystej, pozostawał Rej w zgodzie z Sejmem z 1539 roku, który nakazywał ogłaszać ustawy i inne dokumenty po polsku, dając tylko łacińskie streszczenia. To, co Sejm zdobywał w dziedzinie polityki po wielu debatach i z niemałym mozołem, pisarz osiągnął w świecie kultury od jednego razu siłą talentu. Broszura Modrzewskiego Łaski, czyli o karze za mężobójstwo, wspierała jeden z najlepszych zamiarów Zygmunta Starego, który daremnie usiłował podwyższyć wymiar kary w sprawach o zabójstwo plebejusza przez szlachcica. Śmierć zadana przez bogatego czy biednego powinna być karana jednakowymi prawami, pisze Modrzewski. Utwór, o którym mowa, daleki był od szczytowych możliwości autora, które rozwinęły się w słynnym dziele o poprawie Rzeczypospolitej. Zasługuje jednak na uwagę jako debiut. Po raz pierwszy jął się wtedy pióra człowiek, który stał się jednym z najwybitniejszych pisarzy społecznych Europy XVI wieku. Niełatwa rzecz zdobyć taki szczebel w dobie odrodzenia, kiedy kontynent huczał od pisarskich sporów, programów i haseł. Wydawca Andrzej Osiander, wbrew stanowczo i ze stoicyzmem wyrażonej woli astronoma, przerobił przedmowę. Prawdziwy tekst ujrzał druk dopiero w wydaniu warszawskim w 1854 roku. Myśl Kopernika była zbyt śmiała, zbyt olśniewająca. Nauka Kopernika nie zyskała wielu zwolenników za życia autora De Revolutionibus. Pewnie nie mogło być inaczej. Schyłek doby rządów Zygmunta Starego to raczej formalne sprawowanie władzy przez króla. Należy mówić raczej o rządach królowej, która zdobyła decydujący wpływ na obsadzanie stanowisk zarówno duchownych, jak świeckich. Nie turbujcie się zbytnio. Istota polityki Bony polegała na wymianie osób. Dotychczas przemożnych zastępowali nowi dostojnicy. Zamiast Starego nowy senat. Gwałtowne sprzeciwy wywołały starania Bony o stworzenie sobie nieomal osobnego księstwa na Mazowszu. Sejmy przebiegały burzliwie. Domagano się zespolenia Prus królewskich z koroną, włączenia księstw śląskich, oświęcimskiego i zatorskiego, stanowiących księstwa lenne, i dokończenia unii z Litwą. Żądano egzekucji praw i dóbr. Powszechnie domagano się języka polskiego w druku, zniesienia sądownictwa duchownego nad świeckim.
gdybyż jeszcze zadzwonił Zygmunt. Przypomniał wiek mój młody, wiek złoty. Miłościwy panie, dzwon głosi i głosić będzie przez wieki to, co w sercach wielu. I co myślą wszyscy? Jakie dzieło Zygmunta małością grzeszy? Myślicie, ostanie się ten zamek, ten dzwon? Zygmunt Stary zmarł w Krakowie dnia 1 kwietnia 1548 roku, w niedzielę wielkanocną. Panował 42 lata. 12 lipca 1536 roku zmarł w Bazylei wielki Erazm z Rotterdamu. Jeden z jego listów zawiera krótką charakterystykę przemian zachodzących w naszym kraju. Gratuluję narodowi polskiemu, który niegdyś uważany był za barbarzyński, a teraz kwitnie w naukach, prawach, religii, obyczajach i we wszystkim innym, co najodleglejsze jest od barbarzyństwa, że może rywalizować z pierwszymi i najkulturalniejszymi narodami w świecie.